kolibry. Doktor Marek Migalski porównał współczesną Unię Europejską do ociężałego grubasa, który obrasta takim tłuszczem nakazów, zakazów, regulacji, dyrektyw. I jako wizję przeciwstawną zaproponował Europę Fit, to znaczy taką, która te regulacje zmniejsza do możliwej małej ilości i oddaje możliwie dużo kompetencji państwom narodowym, w myśl zresztą zasady subsydiarności, która jest jedną z fundamentalnych zasad integracji europejskiej. Natomiast pana formacja głosi zupełnie coś przeciwnego. Więcej Europy, prawda? Państwo federalne, nawet armia europejska. Czy pan się przypadkiem nie obawia, że to doprowadzi do coraz większej władzy brukselskich biurokratów, których właściwie nikt nie wybrał, którzy nie mają legitymacji społecznej? Czy naprawdę ten europejski grubasek musi jeszcze bardziej obrastać tłuszczem, żeby cała światowa konkurencja go coraz bardziej przeganiała? Znowu na to pytanie odpowiedzieć trzeba w ten sposób, że świat dzisiaj ma tak zwane centra sieciowe. I żaden kraj, nawet tej wielkości i tego znaczenia jak Polska, nie może odgrywać decydującej roli na świecie, bo po prostu potworzyły się struktury dużo szersze. Niemcy nie mogą odgrywać samodzielnej roli i dlatego są tak proeuropejskie. Dlatego też trzeba coraz bardziej integrować Unię Europejską, żeby stawała się efektywna w podejmowanych decyzjach. Żeby to nie polegało na tysiącach konsultacji, tylko te decyzje były dużo szybsze. Żeby były szybsze, musi być dużo sprawniejsza administracja. Tu akurat Marek Migalski ma rację, że niestety administracja brukselska, ona jest zbyt powolna, zbyt mało dynamiczna i trzeba ją odchudzić. Natomiast trzeba doprowadzić do tego, że my wszyscy jako Europejczycy będziemy stanowili wspólnotę z bardzo efektywną strukturą, która będzie nas reprezentowała.